W kolejnym wydaniu kroniki proponujemy absolutorium dla zarządu powiatu bez niespodzianek. Zamieszanie na sesji Rady Miejskiej w Końskich wokół ośrodka wypoczynkowego ZHP w Sielpi i zmiany prezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Czerwcowa sesja Rady Powiatu to rozpatrzenie 10 projektów uchwał, w tym dotyczącego udzielenia zarządowi absolutorium za 2010 rok. Projekty dotyczyły m.in. drobnych zmian w regulaminie organizacyjnym starostwa, ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów i zatwierdzenie znowelizowanego planu finansowego z wykorzystania środków PFRON w powiecie koneckim na 2011 rok. Ale głównym punktem tych obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla zarządu absolutorium za rok ubiegły. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium. W głosowaniu jawnym 15 radnych opowiedziało się za jego udzieleniem, dwie osoby z klubu Platformy Obywatelskiej były przeciwko, a trzy wstrzymały się od głosu. Panie starosto, przed chwileczką zakończyła się sesja, bardzo ważna dla pana i dla całego zarządu, ponieważ udzielane było absolutorium. I oczywiście pan i zarząd cały absolutorium, żeście państwo otrzymali. Z tym, że ja bym chciał pana zapytać, bo tak, dwie osoby z radnych, trzy osoby się wstrzymały od głosu, a dwie zagłosowały przeciw. Było 20 radnych chyba, a więc 15 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium. Czy z takiego wyniku jest pan zadowolony? Ja myślę, że tak, no bo święte prawo opozycji, że zawsze nie zgadza się, mieć inne zdanie. Natomiast no, należy tu podkreślić, że było to absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 rok. Także chciałem przypomnieć, że ten obecny zarząd w tym składzie został powołany na sesji 2 grudnia. Także można powiedzieć, że w 95% sprawa dotyczyła poprzedniego zarządu. Natomiast no, absolutorium otrzymaliśmy. W moim przekonaniu to najważniejsza rzecz, jak w szkole zdawać z klasy do klasy. No i tak to po prostu skomentuję. Na dzisiejszej sesji również zapraszał pan radnych, mimo że otrzymali zaproszenia, na tegoroczne 12 już koneckie Kuźnice. Gdyby pan zechciał, panie starosto, powiedzieć króciusieńko o programie, takich ważniejszych punktach, które są istotne i które jakby charakteryzują tegoroczne Kuźnice, i od razu zachęcić naszych widzów, internautów być może do tego, żeby uczestniczyli w tegorocznych Kuźnicach. Tak, oczywiście zaproszenia radni dostali, niemniej jednak pozwoliłem sobie jeszcze zaprosić, zwłaszcza, że w międzyczasie dyrektor Muzeum Techniki NOT w Warszawie i ja, starosta Konecki oraz burmistrz miasta i gminy w Końskich chcieliśmy jak gdyby uczcić jubileusz 50-lecia udostępnienia najstarszej w Polsce zabytkowej kuźni wodnej. I to właśnie przy okazji Kuźnic Wodnych 9 lipca o godzinie 10 chcieliśmy uczynić. Impreza sztandarowa po raz 12. Jest wiele nowych elementów, choćby rozstrzygnięcie konkursu w festiwalu piosenki pani Katarzyny Gertner. Jest również panel o 14:30, ekspercki panel naukowo-samorządowy między tradycją a nowoczesnością, narzędzia promocji regionu i ich wykorzystanie przez samorząd. Po prostu zacytowałem to z zaproszenia z racji tej, że wydaje mi się, że maleniec i ta sala konferencyjna do takich dyskusji na temat pewnej tradycji, historii powiatu koneckiego jest kapitalnym miejscem. Oczywiście nie zabraknie też standardowo inscenizacji historycznej, ale ta inscenizacja już nie będzie wsparta czynnym udziałem zarządu w strojach z epoki. Zostawiliśmy już to po prostu profesjonalistom, a z racji, że za półtora roku, w 2013 roku będzie 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, w tym roku pomyśleliśmy, że ważne byłoby, żeby zrobić taką lekcję historii
na temat powstania styczniowego i największej bitwy na ziemi koneckiej w kompleksie leśnym Ormanicha koło Szkucina w gminie Ruda Malenicka. I również na temat powstania, gdyby na półtora roku przed tą okrągłą rocznicą chcieliśmy jak gdyby też już pewne elementy o tym powstaniu, o bitwach, o tym, co się działo w tym czasie, po prostu przybliżyć mieszkańcom, młodzieży i wszystkim uczestnikom. Czyli panie starosto, zaprasza pan mieszkańców, gości, którzy przybędą przebywać na ziemi koneckiej w lipcu na te kolejne kuźnice. Oczywiście, że tak. Zapraszamy 9 lipca do Maleńca tradycyjnie, a 10 lipca do Sielpi. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Zapraszam również całe rodziny, żeby ten festyn już w Sielpi, kuj żelazo póki gorące, odbywał się z udziałem rodziców, dziadków, wnuków i serdecznie właśnie na te dwa dni zapraszam mieszkańców powiatu i nie tylko, i spoza również, jeżeli ktoś będzie miał możliwość, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tradycyjnie już w przerwie obrad starosta dokonał otwarcia wystawy w galerii u starosty pod nazwą Rybołówstwo Drzewiej. Zgromadzono tutaj eksponaty przedmiotów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przed kilkudziesięciu laty do łapania i łowienia ryb w akwenach wodnych ziemi koneckiej. Ostatnia, tak zwana sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Końskich, zwołana została w ostatnim dniu obowiązującego w tej sprawie terminu, to jest 30 czerwca bieżącego roku. I już prawie na początku obrad wynikło zamieszanie spowodowane dostarczeniem radnym nowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykupienie przez burmistrza nieruchomości użytkowanych na gruntach gminy obiektów ośrodka wypoczynkowego ZHP w Sielpi. Radny Piotr Słoka argumentował, że wręczanie radnym w ostatniej chwili podczas sesji kolejnych projektów uchwał nie jest zgodne z regulaminem obowiązującym Radę Miejską. Jeśli tak ma być dalej, to zmieńmy regulamin, argumentował do przewodniczącego Rady Piotr Słoka. Kolejny zgrzyt podczas tej sesji nastąpił w chwili, kiedy burmistrz poinformował o zmianie na stanowisku prezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Końskich. Tutaj także radny Słoka skierował do burmistrza uwagi i zapytania dotyczące m.in. kompetencji nowego prezesa, zagrożenia realizacji projektu budowy wodociągu oraz kosztów związanych z kontraktem Tomasza Szatkowskiego. Jeśli pan Szatkowski nie pozostanie w zakładzie, to gmina będzie musiała prawdopodobnie wypłacić jemu pobory za 24 miesiące. Radni rozpatrzyli na tej sesji kilkanaście projektów uchwał, w tym zaciągnięcia kredytów w wysokości do 10,5 miliona złotych, podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o kwotę 4 miliony złotych, oraz utworzenia przy szkołach podstawowych w Dziebałtowie i Rogowie tak zwanych małych przedszkoli. Głównym jednak punktem obrad tej sesji było udzielenie absolutorium burmistrzowi za rok ubiegły. Po raz pierwszy od wielu lat burmistrz Końskich uzyskał absolutorium jednogłośnie. Cały 21-osobowy skład rady głosował za jego udzieleniem. Thank you.